Zdarzałem się, jak co roku, pod tak naprawdę pod tych, którzy kierują przede wszystkim samochodami, bo tu jest największy problem, bo Szczególnie w Sieradzu przy ulicy Bazylika ten ruch maksymalnie, jak tylko można, natężenie się zwiększa, w związku z tym no, organizacja ruchu też musi się chciał, nie chciał zmienić. I tutaj jak co roku robimy zmiany, przede wszystkim ulica, ulica Bazylika, jak i ulica Sarańska między ulicami POW-a Wojska Polskiego, czyli między dwoma drogami krajowymi, obydwie stają się drogami jednokierunkowymi. Jadąc, jak dla tych, którzy, którzy są z terenu tego, to od, od kierunku Warty możemy zjechać w lewo w Bazylika. W prawo, w Sarańską, natomiast nie można jechać odwrotnie. W związku z tym, ten, tam, tam oczywiście będzie organizacja ruchu znakami oznakowana. Ulica Bazylika, oprócz tego, że będzie ulicą jednokierunkową, to jeszcze po prawej stronie zakaz zatrzymywania plus pachołki na chodniku, tak żeby, żeby rzeczywiście te samochody tam nie parkowały, bo no, tutaj na tym odcinku cmentarza ruch pieszy jest zdecydowanie najważniejszy i tutaj na pewno te samochody stać nie mogą. Dalej ulica Starowarska, która została. Niedawno wybudowana przez miasto. Również mam możliwość wydostania się, tak naprawdę, z tego korka wielkiego związanego z, z świętem Wszystkich Świętych. Tutaj można spokojnie ją również jako jednokierunkową wyjechać w stronę najpierw Lerła, a później w stronę Drogi Krajowej. W związku z tym możliwość opuszczenia tak naprawdę trochę lepsza niż w poprzednich latach okolicy, okolicy cmentarza, bo przedtem można było tylko do ulicy Nęckiego się udać. Teraz możemy również Starowarską, w związku z tym myślę, że, że te problemy będą trochę mniejsze. Jak co roku również udostępniony dach ulicy De, Galerii Dekada do, dla tych, którzy nie zmieszczą się na parkingach pod cmentarzem. Rzeczywiście tych miejsc nie jest tyle, ile byśmy sobie chcieli, w związku z tym właściciel Dekady tutaj jak co, jak co roku udostępnia te miejsca i będzie można z nich skorzystać. Oprócz się Sieradza mamy taki neurologiczny punkt przy ulicy Cmentarnej w Złoczewie, tam też cmentarz no, dość duży, droga bez większych parkingów, w związku z tym duże, no, duże natężenie i tam też droga staje się na ten dzień drogą jednokierunkową. Oczywiście patrząc na, na oznakowanie i na, na ten będzie można spokojnie sobie poradzić, ale zaraz za cmentarzem kilkadziesiąt metrów w lewo to będzie również droga kierunkowa i w ten sposób będzie można sobie spokojnie opuścić teren cmentarza. Jeżeli chodzi o organizację... Ruchu przed Wszystkimi Świętymi, to standardowo, tak jak w latach ubiegłych, będzie wyłączona z ruchu odcinek drogi Armii Krajowej od ulicy Warszawskiej w stronę ulicy Objazdowej, a także będzie wstawiony znak nakaz skrętu w prawo, wyjeżdżając z cmentarza na ulicy Armii Krajowej. I to są jedyne zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w powiecie łaskim.